Cześć! Witajcie na kanale Equestrian Vlog. Dzisiejszym filmem chciałabym rozpocząć nową serię na tym kanale, w której będę opowiadać o influencerach marki Equest. W każdym z tych filmów zawrę jakieś podstawowe i mniej podstawowe informacje na temat właśnie każdego influencera. Dodatkowo, tak jak już wspominałam w ostatnim odcinku dotyczącym nowych produktów marki Equest, będziecie mogli zdobyć nowy produkt, który wcześniej omawiałam, czyli bransoletki influencerów. Dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić Emilii Struwę, która prowadzi na przykład Instagram Evil Dreamer, na którym ma już 15 tysięcy obserwatorów. Prowadzi również kanał na YouTubie Pozaszywane Niedopasowaniem, na którym zgromadziła 10 tysięcy subskrybentów. Emilia działa w internecie już od wielu, wielu lat. Swoją karierę internetową rozpoczęła stroną na Facebooku o hucule Prymusie, a następnie, kiedy kupiła swojego konia, założyła stronę temu właśnie koniowi, czyli Devlin Royal. Devlin to 10-letnia klacz rasy SP. Ma w sobie krew Folbluta, więc jest z nią trochę zabawy. Emilia interesuje się ujeżdżeniem i na nim głównie się skupia w treningu siebie oraz konia. Z moich prywatnych informacji wiem, że szczególnie uwielbia ujeżdżeniowe czapraki. Influencerką Equesta jest od ponad roku. Rozpoczęła w czerwcu 2019 roku. Jej ulubionymi produktami Equest są dresowe bluzy, leginsy jeździeckie letnie oraz zimowe, i cała kolekcja czapraków eko. Tak jak już mówiłam o profilu ujeżdżeniowym. Swoich obserwatorów zachęca naturalnym i swobodnym sposobem bycia, dystansem oraz poczuciem humoru. Jej content skupia się na pokazywaniu jej przygody z Devlin, ujeżdżeniem, trenowaniem siebie oraz konia oraz na utrzymaniu konia, nie będąc równocześnie osobą wybitnie majętną. Myślę, że skupiła też duże grono fanów właśnie tym, że pokazuje trudy i uroki utrzymywania konia, będąc członkiem klasy średniej. Jeśli chodzi o Emilię, to by było na tyle. Gdzieś tu pojawią się jej media społecznościowe. Znajdziecie je również w opisie, więc serdecznie zapraszam na jej profile. No a teraz przejdźmy do konkursu. Dzisiaj macie okazję wygrać, no podejrzewam, że wiecie co, bransoletkę sygnowaną nazwą Evil Dreamer. Bransoletka prezentuje się w taki sposób. I aby ją wygrać, musicie zasubskrybować kanał, polubić ten film, a w komentarzach napisać, dlaczego właśnie wy powinniście zostać właścicielami tejże bransoletki. Zwycięzca zostanie wybrany za tydzień, czyli w kolejnym odcinku na kanale Equestrian Vlog. Odcinki z serii o influencerach będą się pojawiać co 2 tygodnie, więc już za 2 tygodnie będziecie mieli szansę wygrać bransoletkę kolejnego influencera. No dobrze, to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was serdecznie na Facebooka, Instagrama oraz grupę Equesta i się z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć!